Cześć, witamy wszystkich bardzo serdecznie. Siemanko. Ja już jestem po przerwie, już wróciłem do domu, no więc czas na kolejne odcinki. Zaczniemy od takiego małego eventiku tutaj w domku. Za chwilkę zobaczycie, o co chodzi. A następnie będziemy kontynuowali taski. Dzisiaj na pierwszy plan będą Ancient Skaraby i Bonebisty. Zobaczymy, jak to nam pójdzie, bo albo jeden zrobimy hunt, albo może nawet dwa hunciki uda się zrobić. I później jeszcze chciałbym zabrać Mateusza na mini world change. Zobaczymy, gdzie znajdują się dzisiaj, czy dzisiaj, no już w procesie, ale gdzie znajduje się obóz nomadów. Także co? Teraz będziecie widzieli chwileczkę, co robimy ciekawego, specjalnego, dobrego, pysznego i widzimy się za chwilkę z powrotem. Okej, tak jak przed chwilą widzieliście, upiekliśmy 3 torty. Dlaczego akurat 3? No ponieważ 3 setki. 3 setki, 3 torty. Moi drodzy, dziękujemy wam za 300 subów. To bardzo miłe z waszej strony, że subujecie, że podoba wam się kanał i wszystko to, co znajduje się na kanale. Mateusz rzeczywiście szczęśliwy. Super, super. O to nam oczywiście chodzi. No i co tu dużo mówić? Dziękujemy jeszcze raz i mamy nadzieję, że zostaniecie z nami na dłużej i że kolejne osoby również będą do naszej grupy tutaj dołączały. Także co? Ja biorę swoją tutaj świeczkę, to nade mną. Może ty, Mateusz, tamtą skrajną, a ta środkowa, nie wiem. To weźmie. No dobra. Życzenie moje jest takie, żeby było was o wiele więcej. A ta środkowa? Ty. No to dobra, no to palę. Okej, okay. Idziemy teraz na respik Ancjentów i Bonebistów. Zobaczymy, mam nadzieję, że będzie wolne. Okej, okay. Jesteśmy już na respie Ancjentów. Wydaje się być wolne, dlatego zaczynamy nasz expik i naszego taska. No i do dzieła. No chodźmy.
Jesteśmy już po pierwszym huncie. Zajął on 20-25 minut, dlatego, bo tam Mateusz troszkę mniej manasów sobie wziął, ale to nie szkodzi i zaraz zrobimy sobie szybki refill. Jak widzicie, no teraz już trochę spadło, ale około 600 na godzinę mam ja, bo mam jeszcze ten XP boost dodatkowo. Mateusz, ile ty masz? Ja mam gdzieś tak 330. No, także tak plus minus. Mateusz bił pół levela, wbiłem praktycznie cały. Teraz szybki refillek i wracamy. Okej, moi drodzy, jesteśmy już z powrotem na respie. Jak widzicie, 74 poziom wbity, tam brakowało 3%, więc zabiliśmy te 3 potworki. No i co? Lecimy teraz dalej z Taskiem. Mam nadzieję, że uda nam się skończyć tutaj przynajmniej całe Ancienty. To Bonobisto oczywiście standardowo, gdzieś tam nie uda się pewnie tego zrobić. Ale może byśmy te Bonobisty tym razem dokończyli gdzieś tam na Goromie, tylko trzeba by było zrobić tego quest. Zobaczymy. Dobra, zabieramy się dalej za Taska. Okej, jesteśmy już po taskach na Ancient Skarabach i Bonewistach. Jak widzicie w Quest Trackerze. Z Ancientami to trochę nawet poszaleliśmy, bo ja mam osobiście 310 na 250, więc 60 poza limit. Bonewisty standardowo gdzieś tam troszeczkę jest to w plecy. Mamy 178 na 300. Stwierdziliśmy, że teraz olejemy tego Hero Cave'a, zrobimy sobie dostęp na Gorome, przynajmniej na ten pierwszy spot, gdzie właśnie jest Bonewist Island. No i spróbujemy gdzieś tam może właśnie na tej miejscówce pobić te Bonewisty. Zobaczymy, jak to pójdzie. Dlatego co, teraz idziemy do depo, podkładamy sobie wszystkie przedmioty i zaczniemy właśnie Goroma Quest. Okej, słuchajcie, nim rozpoczniemy Goroma Quest i dostęp na Bonewist Island, postanowiliśmy najpierw zająć się obozem nomadów. Byliśmy już w gildii odkrywców przygód, bla 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 i tak dalej, i tak dalej. Sprawdziliśmy, nomadzi oczywiście standardowo są. No i cóż, pójdziemy teraz sprawdzić, który to jest kamp, który to jest obóz. Mateusz po raz pierwszy, ale w sumie już po raz drugi. Pamiętacie z poprzednich odcinków. No i co? Też drugi. Ty też drugi? Robiłeś? Mhm. Aha. No okej. To Mateusz też w takim razie po raz drugi. Więc lecimy, sprawdzamy. No i co? Widzimy się za chwilkę.
Okej, znaleźliśmy obóz nomadów. Był to tak naprawdę obóz znajdujący się najbliżej Ankarachmun. Natomiast my szliśmy z Darashi, więc to był tak naprawdę ostatni obóz, który znaleźliśmy. No ale mamy. Tutaj jeszcze Mateusz oczywiście zamieniony w nomada. Ale najważniejsze to, o co nam chodzi, to zdobycie łupu, drugiego już łupu. Także mamy. Tutaj jest 50 rybek. My oczywiście za chwilę sobie gdzieś tam kapa zwolnimy, żeby te rybki wziąć. No i co? Idziemy do depo, przygotujemy się i zabieramy się za Goroma Quest. Ale zrobimy tylko tak naprawdę jedną misję. Zrobimy sobie tylko tam dostęp na pierwszą wyspę, czyli Bonne Vista Island. Okej, okay. Jesteśmy u Hondura, jeszcze tutaj musimy wykonać taki drobny mini quest, a tak naprawdę Voodoo Master Quest, który pozwoli nam na przejście przez magiczną, energetyczną barierę i tam właśnie wykonać Goroma Quest. Dlatego teraz już jesteśmy tutaj u Hondura, oddamy mu książkę, szczura oraz kurczaka, a potem jeszcze udamy się po Black Sheepa, który znajduje się gdzieś tam w Liberty Bay. Okej, okay. Oddaliśmy Hondurowi szczura oraz kurczaka, teraz idziemy jeszcze po owce. No i co? Droga, jesteśmy już na miejscu. Byliśmy tutaj na tym zachodnim respie od Wyrmów, gdzie znajduje się kilka kultów oraz witchy. No i moi drodzy, właśnie tutaj, stąd właśnie weźmiemy sobie te Black Sheepy, żeby nie latać gdzieś tam pod gobliny. Dlatego co? 700 kapa, pamiętajcie, że waży to 700 kapa, więc to jest bardzo, bardzo dużo. Mamy i lecimy. Okej, okay. Jesteśmy już u Hondura. Oddaję mu naszego Black Sheepa i w tym momencie mamy dostęp za magiczną barierę. Od teraz możemy zaczynać Goroma Quest i właśnie to teraz zrobimy. Okej, okay, znajdujemy się już przy magicznej barierze i właśnie stąd rozpoczniemy naszą przygodę, aby odblokować sobie pierwszą wyspę Goromy. W drogę! Ok, przebiegliśmy sobie drogę i teraz wchodząc w ten teleport oblokujemy sobie pierwszą naszą wyspę, Bonne Vista Island. W tym momencie mamy dostęp, możemy to jeszcze sprawdzić. Ok, mamy tutaj dostęp na tą wyspę. Teraz jeszcze na sekundkę pójdziemy się przepakować. Musimy jednak wziąć awalanche, bo jest dużo DS-ów. Dlatego weźmiemy sobie awalanche troszeczkę i tak z 5-10 minut jeszcze sobie troszeczkę pobijemy na tej wyspie. Oczywiście wam to pokażemy. No i co, a potem podsumowanie. Widzimy się za chwilkę tutaj.
Ok, jeszcze na sam koniec udało się wbić 75 poziom. Także fajnie, fajnie. Powiem szczerze, nie chciałem tego dzisiaj wbijać, no ale cóż, dobra. Jak już jest wbity, jest ok. Moi drodzy, co tam dalej? No z 50 bonebistów jeszcze udało nam się zabić. Jeszcze z 2 minutki tutaj pobiegamy. A my za chwilkę widzimy się na podsumowaniu. Ok, jesteśmy jeszcze w domku przed podsumowaniem. Tutaj jeszcze taka jedna mała adnotacja. Słuchajcie, z uwagi na to, że mamy 300 subów, znowu będą do wydania 3 kolejne kody na NoPing na 7 dni. Więc jeżeli ktoś z Was jest zainteresowany, napiszcie śmiało w komentarzach. Spośród osób, które gdzieś tam napiszą, że chcą tego NoPinga, wylosujemy. No i co? Zobaczymy. 3 są na wydanie. 3 na 7 dni. Także jeżeli ktoś z Was jest zainteresowany, to śmiało piszcie, że chcecie NoPinga. No i co? Zobaczymy. A teraz idziemy już na ostatecznie, na pewno, na podsumowanie. No to co, nie kłamałem, podsumowanie. Co dzisiaj zrobiliśmy? Na początku oczywiście torcik, świeczuszki, czyli podziękowanie za 300 subów. Jeszcze raz bardzo Wam dziękujemy. Mateusz? Dzięki, dzięki wielkie. No. Teraz tak, jeżeli chodzi o taski, zrobiliśmy ancienty i bonebisty. Robiliśmy ancienty i bonebisty. Ancienty skończyliśmy, bonebisty zostało nam jeszcze 65, ale też już prawie jest skończone. Znaleźliśmy obóz nomadów, jest to nasz drugi obóz, ponieważ pierwszy był inny niż ten drugi. Hehe, także okej. Zrobiliśmy sobie Voodoo Master Questik, żeby mieć dostęp za magiczną barierę. I oprócz tego odblokowaliśmy sobie pierwszą wyspę na Goromie, czyli Bonebist Island. Także tak to wygląda. Wszystko to mamy. W backpackach, tutaj po prawej stronie oczywiście standardowo, widzicie lota z tasków. No możecie znowu ocenić, czy był dobry lot, czy nie. Mi się wydaje, że nawet fajnie nam to pospadało. A teraz co? Idziemy się dzielić lotem. Wam dziękujemy za uwagę. Oczywiście standardowo prosimy o łapki, o subskrypcję i o komentarze. I widzimy się już niebawem. Także piąteczka dla Was. Cześć! Na razie.